Ach, i wygląda na to, że wszystko się udało kolejny raz. Kolejny raz wszystko się udało i webinar odpalił. Witam serdecznie wszystkich zebranych dzisiaj wokół tematu cohousingu, czyli jak budować i mieszkać w grupie. Jeżeli wszystko działa dobrze, to powinniście mnie słyszeć. I proszę tylko o trzy osoby, żeby potwierdziły na czacie. Nie więcej, tylko trzy. Nie musi to być 300. Okej, świetnie, już wystarczy, bardzo, już. Bardzo się cieszę, że tyle entuzjazmu was dzisiaj drzemie. Jest około 90 minut debatować, dyskutować o cohousingu, o tym, jak to można zrobić w Polsce. Za chwilę wam opowiem o tym, jak skonstruowany jest ten webinar, ale zanim to krótkie takie komunikaty techniczne, żebyśmy dzisiaj mogli efektywnie skorzystać z tego spotkania. To bardzo bym prosił, ponieważ jest nas dzisiaj aż 300 osób na czacie, to żebyśmy korzystali mądrze z narzędzia i nie zmuszajcie mnie, żebym musiał to wyłączyć. Więc ustalmy sobie, że każdy ma dzisiaj limit 4 pytań i korzystajmy tylko z tego narzędzia zadawania pytań na czacie, kiedy naprawdę coś ciśnie się na usta i nie można, czy tam na palce, i nie można tego powstrzymać. Dajcie szansę też, żebyśmy mogli, byli w stanie czytać te pytania. Czat po prostu jest takim narzędziem, który przy odpowiedniej liczbie osób staje się całkowicie bezużyteczny. Więc dbajmy o to wszyscy i myślę sobie, że to będzie taki pierwszy sprawdzian kolektywnego zadbania o nasz wspólny komfort, więc skorzystajmy z tego rozsądnie. I tyle tytułem takiego technicznego wstępu. On cały webinar dzisiaj będzie nagrany i będzie przesyłany są zapisane na listę uczestników. I jeszcze poproszę, jak tutaj w trakcie dzisiaj webinaru znaczy więcej i więcej osób będzie dzisiaj dołączało do dzisiejszego spotkania, więc proszę tam kilka osób, żeby może przypominać o tych zasadach, że korzystamy z czata rozsądnie, żeby tak wzmiankować tą informację. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień tak naprawdę, bo o tym webinarze w sumie marzyliśmy w Cohabitacie już bardzo długo. Równie długo był on taki w jakiś sposób nieosiągalny. Dzisiaj nie tylko jesteśmy zgromadzeni tutaj w internecie, ale też sporo grup lokalnych zorganizowało spotkania lokalne, więc ja bym chciał pozdrowić tutaj Poznań, Wrocław, Trójmiasto. Wiem, że też w Warszawie jest spotkanie. Tutaj cohousing Mieszadło się odzywa na czacie. Pozdrowienia z Łodzi. Także dzisiaj mamy pewien fenomen, otóż te grupy lokalne. O, Kraków, oczywiście Kraków, Głuche Oazy i jeszcze kilka lokalnych grup postanowiło wziąć sprawę w swoje ręce i zorganizować się wokół dzisiejszego webinaru, żeby przy okazji poznać też osoby, które się tym interesują i od razu w ogóle nie czekając wdrożyć teorię w praktykę. Więc miejmy nadzieję, że dzisiejsza wiedza, którą dzisiaj będziemy Wam przekazywać, znajdzie już niedługo odzwierciedlenie w działaniach, czego Wam gorąco życzymy. Więc króciutko jeszcze tytułem wstępu, jak to się zaczęło w Cohabitacie, ten wątek cohousingu, w ogóle skąd się wziął pomysł, żeby ten webinar zorganizować. Otóż, jak wiecie, może zaczęliśmy w tej organizacji, jaką jest Cohabitat, działanie od materiałów naturalnych, od architektury z gliny i słomy. Natomiast szybko odkryliśmy, że budowanie domu z tych materiałów oczywiście jest bardzo, bardzo przyjazne zdrowiu i środowisku i można mieć wiele radości z budowania takiego domu, ale tak naprawdę to w ogóle nie jest żadna rewolucja. Można zbudować sobie dom naturalny gdzieś na wsi i bardzo mieć z tego dużo radości, mieszkając w takich pięknych okolicznościach. Jednak zawsze czegoś brakuje. Tak samo zbudując piękny dom w typowym kontekście podmiejskim, tam też coś nie działa. I szybko się okazało, że
chodzi o coś więcej niż tylko jeden budynek, w którym my sami możemy zamieszkać. Chodzi o szerszy kontekst, o to, w jaki sposób budujemy relacje z ludźmi, o to, w jaki sposób budujemy taką codzienność z nimi. I jednym z takich bardziej przemawiających do naszej wyobraźni w kohabitacie modeli był właśnie cohousing, właśnie poprzez to, że jest taki sprowadzony do bardzo czystego pragmatyzmu. Natomiast okazało się, że w Polsce naprawdę trudno jest trafić na kogokolwiek, kto ma jakiekolwiek pojęcie na ten temat. I w momencie, kiedy ogłaszaliśmy datę tego webinaru, to stało się za sprawą tego, że poznałem Małgosię Piotrowską, która dzisiaj jest też tutaj z nami, będzie opowiadać już za chwilę w następnym slajdzie o wstępie do całego tego tematu. Razem pomyśleliśmy, że warto zrobić taki webinar, ale nie wiedzieliśmy jeszcze, co się stanie potem. Okazało się, że na Facebooku i w takich kontaktach osobistych okazało się, że jest tak ogromne zainteresowanie tym tematem, którego się nie spodziewaliśmy. Więc w jakiś sposób to gdzieś wszystkich nas kiełkuje powoli. Ale co najlepsze, w trakcie tego webinaru, procesu organizacyjnego, zgłosiło się do nas jeszcze dodatkowe trzy osoby, które okazały się niesamowitymi ekspertami w tym temacie. Ja nie sądziłem, że w Polsce mam takich ekspertów. I dzisiaj udało się nam tutaj na to dzisiejsze spotkanie ich zaprosić. Także w sumie mamy dzisiaj dwóch architektów, socjologa, a w kolejnym webinarze, o którym opowiem na koniec, a w kolejnym webinarze będzie również antropolog, który opowie wam o sprawach takich miękkich. Więc przypominam, korzystamy dzisiaj z czata bardzo rozsądnie, tylko wtedy, kiedy musimy. I uważam dzisiejszy webinar za rozpoczęty. Wielki aplauz dla nadchodzącej wiedzy i dla naszych dzisiejszych kochanych prelegentów. Przedstawiam wam Małgosię Piotrowską, która to właśnie zainspirowała powstanie tego webinara. Małgosia robiła niedawno pracę magisterską w kierunku właśnie architektura i bardzo mocno dotykała tematów cohousingu. I dzisiaj przedstawi wam taki ogólny wstęp do całej tematyki i zrobi podbudowę dla kolejnych prelegentów. Więc ja już na chwilę wyłączam. Małgosiu, przejmuj głos. Musisz sobie włączyć mikrofon. O, właśnie. To chwilkę potrwa, ale już za chwilę wszyscy zobaczycie Małgosię. I tylko poprosimy kilka osób, około czterech, żeby potwierdziły, czy słychać. Czy dobrze widać? Na razie jeszcze nic nie słychać. Ja też nic nie słyszę. Ładuje się. Ok, już dostaliśmy feedback. Na razie jeszcze nic nie powinno się zdarzyć. Momencik. Okej, czyli widać. Okej, więc jest czas, żeby opowiedzieć dowcip. Więc opowiem wam cohousingowy dowcip. Jest taka historia, która chodzi po tym środowisku i dotyczy tego, jak się żyje w cohousingu. I to jest taka zabawna historia, bo opowiada o tym, jakby jest takie pytanie, jak tylko, żeby nie spalił oczywiście. Jak długo zajmuje przejście z parkingu do domu w takim osiedlu cohousingowym? I odpowiedź jest bardzo prosta. To zajmuje około 2 godzin i 3 browary. Tak jest. To jest bardzo śmieszna historia. Małgosia. Nie wiem, co się dzieje z Małgosią. Okej, jest Małgosia z powrotem. Włączamy ci. Włączamy ci głos.
Okej, okay, mam Gosiu, możesz włączyć mikrofon? Następny webinar będzie już salwą śmiechu, obiecuję, a ja teraz przekazuję głos Małgosi. Ok, widzę, że mamy jakieś problemy techniczne, więc pozwolę sobie w takim razie przejść do kolejnego prelegenta. Spróbujemy z Małgosią rozwiązać sprawy w międzyczasie. Więc kolejnym naszym gościem, a jednak może się uda, Małgosiu? Ale nie słychać cię. O, już cię słychać. Dobra, oddaję ci głos. Dobra, cześć, przepraszam za problemy. Mam nadzieję, że się już to nie powtórzy i będzie wszystko dobrze słychać. W dalszym ciągu. Jestem architektem i mam wielką radość z tego, że ten webinar się wydarza. Jestem wielbicielem tego sposobu życia, jakim jest cohousing. Mam tą przyjemność, że mogę Was wprowadzić w ten temat. W tej pierwszej części chciałabym zainaugurować temat, wytłumaczyć, czym jest cohousing i wytłumaczyć też, w jakiej sytuacji powstał, czyli na jakie potrzeby. Co jest niesamowite w cohousingu, to to, że cohousing to znaczy nie tylko dom, który jest schronieniem. Cohousing to jest też dom, który jest życiem w grupie. To jest bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ rozszerza nasze tradycyjne rozumienie dom, sąsiedztwo czy wspólnota. Jak się zaczął i jak powstało to pojęcie, ten ruch. Żeby powiedzieć o historii, to warto wspomnieć też, że życie we wspólnocie towarzyszy człowiekowi starania dziejów i nie jest zarezerwowane ani dla jednej kultury, ani dla żadnej narodowości. Niemniej jednak to, co rozumiemy dzisiaj pod pojęciem cohousingu, wykształciło się w latach 60. I ruch ten obejmował wiele krajów, jednak pierwszy udokumentowany cohousing powstał w Danii. Dlatego dla uproszczenia mówi się, i ja też będę posługiwać się dzisiaj tym stwierdzeniem, że to Duńczycy wymyślili formę życia, jaką jest cohousing. Teraz, dlaczego w ogóle nas to może interesować, dlaczego nas nie chodzi bynajmniej o lekcje historii, jednak jak przyjrzymy się, jak wyglądało społeczeństwo w Danii w latach 60. temu, jak wygląda społeczeństwo polskie dzisiaj, zobaczymy, że między nami jest bardzo wiele wspólnych cech. Gospodarka wolnorynkowa zadomowiła się w Polsce już na tyle dobrze, że zaczynają być odkrywane też jej ciemne strony. Ludzie wracają zmęczeni, zapracowani po pracy do domu, najczęściej są w korku. Często nie ma już siły ani ochoty, żeby wejść w interakcję z bliskimi, a lodówka jest pusta i nie ma jeszcze co zjeść. W tym momencie, jak się trwa długo w takiej sytuacji, pojawia się pytanie, czy to jest ta jakość życia, w jakiej chciałbym być, czy to już jest to. Żeby wejść może głębiej jeszcze w to, to warto się zastanowić, jakie są przyczyny. Ten obrazek ilustruje pojęcie, jakim jest społeczeństwo zatomizowane. Taka sytuacja, kiedy ludzie są przede wszystkim skupieni sami na sobie, ewentualnie rozszerzają swoje zainteresowanie na najbliższą rodzinę. Każdy zaspokaja przede wszystkim własne potrzeby. Tym samym żyjemy oddzielnie, można powiedzieć równolegle, a nawet coś więcej niż równolegle, ponieważ na każdym kroku obecna jest konkurencja. Konkurujemy ze sobą w pracy, na drodze, na parkingu przed supermarketem i w wielu, wielu sytuacjach. Teraz spróbować może przełamać ten schemat i spróbować podjąć jednak współpracę między sobą, współdziałanie. To jest właśnie taka metoda, jak można przełamać ten zyskać pewną wolność tym samym.
Housing właśnie jest jedną z form, która pomaga właśnie w takim duchu. Duńczycy byli, ci przysłowiowi Duńczycy, byli w tym samym punkcie i też byli sfrustrowani takim stanem rzeczy i zaczęli szukać alternatyw. No to widzimy, to są dwa przykładowe ogłoszenia w gazecie, jakie zostały w czasie umieszczone. Warto zapamiętać ten punkt, ponieważ to jest pierwsza rzecz, jaką potencjalni założyciele czy mieszkańcy co-housingu muszą zrobić. To jest wyjść z tą myślą w świat. Znaleźć ludzi, którzy myślą podobnie. Nawet jeśli nie ma ich wśród naszych dzisiaj, to nie znaczy, że im się udało, może być to inspiracją, tym bardziej, że udało się to w czasach, kiedy nie było inne. Teraz jest to dużo prostsze. Dobra, gdy już znajdziemy innych zapaleńców, to co wtedy? Mamy przykładowy timeline, jak może powstawać taka inwestycja. Nie traktujcie tego jako jakiś schemat, którego trzeba się trzymać. To jest bardziej taki przykład scenariusza wydarzeń. Na samym początku następuje seria spotkań. W trakcie tych spotkań założyciele zarejestrują wspólną wizję. Małgosiu, przyjrzyj mnie na chwilę. Chyba też, że po drodze... Mógłbym cię prosić, Małgosiu, żebyś mówiła trochę bliżej mikrofonu? Dobra. Super, dzięki. Chyba, że po drodze część osób się wykrusza. Czasem na ich miejsce przychodzą inni. Może też się zdarzyć, że mamy inne priorytety w ramach osób, które się odpowiedzą na nasze ogłoszenie. I w wyniku tego na przykład powstaną dwa co-housingi. To wszystko też jest ok. I to wszystko może być elementem procesu powstawania co-housingu. Nie trzeba się stresować, że coś się dzieje. Ważne jednak, żeby wiedzieć, czego umieć się komunikować z innymi i szukać kompromisów. Gdy podpisana zostanie umowa między założycielami, następuje kolejny bardzo ważny punkt, to jest wybór miejsca i zatrudnienie architekta. To jest ten punkt, w którym zaczyna się projektowanie. Jak zwykle projektowanie jest od ogółu do szczegółu. Mamy jakieś kolejne przykładowe etapy. Zauważcie, to co chciałabym, żebyście zapamiętali z tego slajdu, to to, że możemy zaoszczędzić. To powstaje w procesu. W rezultacie powstaje miejsce, w którym możemy spożywać wspólnie posiłki. O tym trochę więcej opowie Ania. Powstaje miejsce, które jest dopasowane do naszych potrzeb, ponieważ braliśmy udział w projektowaniu. To jest trochę tak, jak w przypadku projektowania domu indywidualnego, ale jest to sporo tańsze niż w przypadku. Mamy też wspólne przestrzenie, jak na przykład bardziej praktyczne, jak pralnia, warsztat czy świetlica dla dzieci. Mamy też wspólne dobra z naszymi sąsiadami. Mogą to być znowu praktyczne rzeczy, jak narzędzia czy kosiarka. Ale też nieraz ludzie podejmują takie inwestycje, które są po prostu spełnieniem marzeń, czyli na przykład w ramach co-housingu można razem z paroma osobami, rodzinami podjąć taką inwestycję, jaką jest na przykład kupno żaglówki. Dzięki temu, że jesteśmy wszyscy bliżej ze sobą, dużo łatwiej jest to zmenadżerować. Dzięki temu wszystkiemu, że działamy w grupie, możemy zapewnić sobie te wszystkie
dodatkowe walory mieszkania, ale nie musimy mieć ogromnych domów, które pomieszczą te wszystkie rzeczy. Możemy po prostu dzielić z innymi dodatkowe walory. Dzieci, to jest temat rzeka, można pewnie napisać o nim doktorat, ale wspomnę tylko takie najważniejsze punkty. Jeżeli chodzi o rodziców, to warto pamiętać, że dużo łatwiej się dziećmi w co-housingu, dzięki temu, że są bliższe więzi w ramach wspólnoty, to cała wspólnota zajmuje się wychowaniem dzieci. Dzieciaki z kolei mają kolegów do zabawy, a poprzez wyrastanie w takim bezpiecznym miejscu, pełnym zaufania i tolerancji, oznacza to też dla nich dużo więcej swobody. To jest najważniejsze, to jest takim fundamentem housingu, to jest atmosfera. Czyli bez względu na to, czy jest się singlem, czy ma się rodzinę, czy jest się samotnym rodzicem, można wrócić do domu, spotkać innych, podzielić się wrażeniami przy filiżance herbaty wieczorem, poradzić w trudnej sytuacji. To jest ogromne, ogromne wsparcie i coś, co jest jakikolwiek aspekty ekonomiczne, czy do tej pory inne zalety, które wspomniałam. No dobra. Teraz spróbujemy tak trochę podsumować, już mniej więcej wiedzieć, jak powstaje co-housing, jak wygląda ten proces. Teraz spójrzcie, jakie mamy wspólne cechy dla wszystkich co-housingów, co świadczy o tym, że w ten sposób zamieszkanie można nazwać co-housingiem. Pierwsze to jest współprojektowanie. To, co powstaje w wyniku tego, to jest układ przestrzenny, który zachęca do kontaktu z innymi. Dalej mamy wspólne przestrzenie i współdzielenie pewnych dóbr na wszystkich przestrzeniach, współdzielenie na wszystkich domach. Mamy wspólne przestrzenie, chodzi też o te otwarte, zielone i zamknięte. Dalej sama nieruchomość, czyli to, co powstaje w wyniku tego procesu, jest zarządzane na także późniejszym etapie, na czasie trwania przez mieszkańców. I ostatni, ale bardzo ważny aspekt, to jest prywatność. To, co odróżnia co-housing od komuny, o czym warto pamiętać, szczególnie jeśli zastanawiacie się, czy ta forma zamieszkania jest na pewno dla mnie odpowiednia. To, co odróżnia, to jest fakt, że w co-housingu nie musimy tyle wspólnot, tyle co-housingów. Jest to z tego powodu, że co-housing jest stworzony przez ludzi i to ich potrzeby i upodobania kształtują wygląd co-housingu. Tak więc, co może odróżniać co-housingi od siebie? Po pierwsze jest to wielkość. Co-housingi bywają, nieraz składają się z kilku jednostek mieszkalnych, inne mają ich kilkadziesiąt. Warto zobaczyć, że te trochę większe co-housingi są tymi co-housingami, które dają mieszkańcom więcej wolności. Co-housingi jako zjawisko nie są ograniczone do jednego typu lokalizacji. Można budować je w mieście, na przedmieściach, na terenach wiejskich. Mogą się składać z domów wolnostojących, bliźniaków, zabudowy szeregowej albo miksu wszystkiego z wymienionych wcześniej. Mogą to być też wielokondygnacyjne budynki z mieszkaniami. Różne są też przestrzenie wspólne, które ustalają między sobą mieszkańcy. Mogą być to... O tym będzie jeszcze Dawid opowiadał, nie będę rozwlekać się o tym. Między sobą co-housingi różnią się także pod kątem finansowania i własności. O tym też opowie nam troszeczkę więcej Dawid, ale wspomnę tylko, że oprócz takiej najprostszej wersji, jaką jest prywatna własność danej grupy,
zostały opracowane także inne opcje. Na przykład można zaprosić zewnętrznego inwestora czy organizację wspierającą i o tym opowie trochę. To jest interesujące. A to są priorytety. Nieraz na umowie, na etapie umowy i określania priorytetów wspólnoty podkreślają pewne aspekty, które są dla nich szczególnie ważne. Daje im taki charakterystyczny rys. Może być to na przykład ekologiczny sposób życia, czy zastosowanie energii odnawialnych, a czasem pewna działalność kulturowa. Mimo wszystko nie jest to też obowiązkiem, istnieje cała masa takich neutralnych co-housingów. Dobra, teraz możemy przejść się tak szybkim krokiem po kilku przykładach, zobaczyć, jakimi efektami może zaowocować proces powstawania co-housingów. Kilka przykładów, które pokażę, różnią się od siebie przede wszystkim układem przestrzennym. To, co widzimy jako pierwszy slajd, to jest przykład co-housingu o układzie dziedzińcowym. Jest to dosyć spory co-housing, liczy około 80 jednostek mieszkalnych. Podzielony jest na 4 grona. Mamy domy, stoją wokół otwartych dziedzińców, a w ich centrum znajdują się wspólne domy. Czasem nazywamy je domami wspólnotowymi. To są te zaznaczone na czarno, prosto w tym. Widać tutaj też taką gradację przestrzeni, czyli przestrzenie bardziej publiczne i półpubliczne skierowane są do środka dziedzińców, natomiast na zewnątrz, na bardziej prywatne tarasy, zagajniki i miejsca przebywania czy na świeżym powietrzu, ale w ramach bardziej jeszcze kameralnej atmosfery. Czyli to, co jest ważne, właśnie znowu, co tu widać, to jest taki balans pomiędzy prywatnością a współdzieleniem. Kolejny przykład to jest Ibs Garden. To jest także układ dziedzińcowy, ale o innym kształcie i wyglądzie architektury. W tym wypadku został zakupiony teren dawnym dworkiem, dawnymi zabudowaniami dworkowymi. Budynek dworku został odrestaurowany i umieszczony w nim został dom wspólnoty, a na śladzie budynków gospodarczych postawiono budynki mieszkalne. Warto zauważyć, że nawet w takiej części, gdzie część jednostek mieszkalnych jest ustawiona na sobie, piętrowo, nawet w takim wypadku każdy z mieszkańców dostał swoją klatkę schodową, tak żeby miał jak najłatwiejszą możliwość korzystania z zielonego dziedzictwa. Dobrze, następny przykład to będzie układ uliczkowy. Tutaj mamy kształt litery L. I dzięki temu, że został właśnie tak ukształtowany, nawet z najdalszego domu mamy dosyć krótką drogę do domu wspólnotowego. Jak w większości co-housingów, auta zahaczyć o wspólnotowy i to jest taki moment, kiedy możemy się zrelaksować. Kolejny przykład to będzie również układ uliczkowy. Jest dosyć podobny. To, co tutaj występuje takiego specjalnego, to jest to, że uliczka została zadaszona szklanym dachem. To jest, myślę, o tyle ciekawe, że dom wspólnotowy poprzez tą uliczkę i jej zadaszenie wyciąga się w kierunku domów prywatnych takimi rękawami. I wydaje mi się, że to jest o tyle istotne, że w naszym klimacie przez wiele miesięcy nie jest tak łatwo korzystać z przestrzeni zewnętrznych, a w przypadku takiej pół ciepłej, pół
zewnętrznej przestrzeni, to bardzo pomaga właśnie i w interakcjach, i w wychodzeniu z domu. Mamy kolejny przykład, to jest jeszcze większe przybliżenie do siebie domu. Tutaj mamy jakby takie wręcz ciaśniejsze powiązanie ze sobą domów z domem wspólnym. Dom wspólny w tym wypadku stał się łącznikiem pomiędzy domami. Nie ma tutaj już żadnych korytarzy czy uliczek. Wynika to w dużej mierze ze specyfiki miejsca. W tym wypadku założyciele znaleźli taką działkę, na której mieściły się dawne obiekty przemysłowe. Była to stara odlewnia. I ta stara odlewnia została właśnie odrestaurowana, przemieniona w dom wspólnotowy i dobudowane zostały do niej kolejne przestrzenie. Też to ciekawe, to można zobaczyć, że jakby te domy prywatne są bardzo zróżnicowane między sobą. Czyli jest możliwość na rzeczywiście indywidualizacji. Nie jest tak, że jeśli jesteśmy w co-housingu, to w takim razie wszyscy muszą mieć odmienniki takie same domy. Tutaj sami jesteśmy inwestorami i na etapie właśnie ustalania, jak mają wyglądać zabudowania, możemy ustalić i wybrać takie wielkości i taką charakterystykę architektury, która będzie odpowiadała do naszych potrzeb i możliwości. Może teraz ostatni przykład. Dla odmiany będzie to budynek wielokondygnacyjny. Tutaj można zobaczyć właśnie przykład co-housingu miejskiego. W tym wypadku jednostki mieszkalne to już nie są domy, są to mieszkania. Dom wspólnoty zintegrowany w ramach całej tej zabudowy. Ten przypadek akurat pokazuje architekturę galeriową. Właśnie wychodzimy z mieszkań poprzez galerię na dziedziniec. Niemniej jednak znowu estetyka jest niezależna niemalże od samego pojęcia co-housingu. To nie musicie kojarzyć, co-housingi miejskie zawsze mają galerię. To nie jest tak. Co-housing miejski może wyglądać jak każda inna mieszkaniówka. Wszystkie dostępne mieszkaniówki, które widzieliście w swoim mieście na przykład. Ale może też wyglądać dużo fajniej. To jest jak znowu, to władza jest w rękach ludzi, będą tam mieszkać, w współpracy z architektem stworzyć taką, która będzie odpowiadała naszym potrzebom. Czasu było nie tak dużo, mam nadzieję, że chociaż dałam Wam taki posmak tego, że co-housingi mogą być bardzo różne, zarówno pod kątem estetyki, jak i bryły czy układu. Wszystko zależy właśnie od ludzi, tworzą. Pomyślam się, że nie możecie się doczekać, żeby wejść do środka i zobaczyć, co mieści się w co-housingu i w częściach wspólnych, jak wygląda przykładowe mieszkanie. Dlatego oddaję głos Pawłowi i za chwilę Dawid zabierze Was do środka. W międzyczasie. Paweł, czy możesz mi tu skrócić, bo przyznam, że nie czytałam czatu, ponieważ za dużo tam się dzieje jak dla mnie. Czy było jakieś pytanie, na które warto było od razu odpowiedzieć? Okej, już się udało mi połączyć. Mamy do Ciebie jeszcze takie jedno pytanie. Tutaj na czacie była taka krótka dyskusja o tym, tej relacji prywatności do wspólnego. Jakbyś mogła tak kilkoma zdaniami komentarza opatrzeć, w jaki sposób rozkładają się akcenty, w jaki sposób można odpowiedzieć ludziom, którzy mają wątpliwości co do tego, czy ich ta strefa prywatności nie zostanie w jakiś sposób tutaj zapomniana, pominięta. Jakbyś mogła to skomentować. Tak jak wspominałam, to mieszkańcy ustalają razem z architektem, jak wygląda architektura,
ile jest przestrzeni wspólnych, ile jest prywatnych. Co opowiadają mieszkańcy co-housingów, jest cała masa sygnałów też takich społecznych, które ludzie wysyłają, kiedy chcą się komunikować z innymi, a kiedy chcą się schować. Jakby są bardzo czytelne sygnały, że jeśli ktoś raczej jest w domu i ma na przykład zasłonięte zasłony, to nikt go nie nagabuje, nikt do niego nie przychodzi pytając, co u ciebie. Bardziej chodzi o to, że łatwo jest wyjść z domu, ponieważ jest ten dom wspólny, czy że ktoś siedzi przed domem na tarasie wystawionym na wspólny dziedziniec i to jest taki sygnał, że hej, jak ma ochotę, to chętnie mogę porozmawiać. Natomiast jest też bardzo ważna ta strefa prywatna. Sam dom też często jest w taki sposób kształtowany, że te strefy najbardziej prywatne są oddalone od dziedzińca czy uliczki. Raczej na przykład sypialnie lądują dalej od wspólnych. Okej, dziękuję Ci Małgosiu za ten komentarz. Podziękujemy wszyscy Małgosi za tutaj wprowadzenie do całego co-housingu. Dziękuję Ci Małgosiu, możesz teraz już wyłączyć mikrofon i kamerę. Ja za chwilę przekażę głos do Dawida. Włosy mi się faktycznie dzisiaj naelektryzowały, bo elektryzująca jest atmosfera. Myślę, że tutaj Dawid też ma podobny problem i będzie też musiał sobie poradzić z fryzurą. No ale Dawid wam opowie o kilku kolejnych konkretach, które są związane z tym tematem. Przede wszystkim opowie trochę o kosztach, pokaże tą architekturę od wewnątrz. Małgosia wam opowiedziała o strukturach, powiedzmy, urbanistycznych, jak w jaki sposób one się ukształtowały na zewnątrz, w takiej skali makro, można powiedzieć, a Dawid opowie, jak to wygląda w środku. Więc przekazuję głos do Dawida. Halo Dawid. Halo Pawle, halo. Halo, dobra, przekazuję. Głos przyczesany. Witam wszystkich. Dziękuję za oddanie głosu. Nazywam się Dawid Cieślik, jestem architektem. Robię doktorat na Politechnice Wrocławskiej, jestem właśnie na jego końcu. A w życiu prywatnym jestem wielkim pasjonatem co-housingu. Dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami z co-housingiem i postaram się streścić w kilku punktach, o co chodzi w co-housingu, jakie są elementy tworzące zabudowę typu co-housing, jaka jest sytuacja w Polsce i zakończę na omówieniu korzyści, wad i zalet takiej zabudowy. A chciałbym zacząć od przedstawienia książeczki Eurotopia niemieckiego wydawnictwa. Jest to świetny zbiór informacji takich podstawowych o co-housingach i ekowioskach w Europie. Można bez problemu ściągnąć sobie przez internet taką książkę. Jak widzicie na mapie centralnej Europy, Polska stanowi białą plamę. Są tu owszem dwa punkty zaznaczone, ale to są ekowioski. Zwróćcie uwagę też na mapę świata. Właściwie w większości kontynentów co-housing występuje w mniejszych ugrupowaniach. Czy Polacy chcą co-housingu? Oczywiście tak. Czy Polacy są gotowi na co-housing? Tutaj powołuję się na badania CBOS-u. I wynika z tych badań, że większość Polaków, zdecydowana większość jest za działaniem wspólnotowym, chcą się udzielać lokalnie i chcą budować, właśnie łączyć się w grupy, ponieważ zdają sobie sprawę, jakie korzyści to przynosi. Poniżej też jest mały wykres, który przedstawia ilość zabudowy w Polsce.
Przeważają domy jednorodzinne i domy wielorodzinne, a to właśnie jest grupa odbiorców cohousingu. Omówmy teraz przestrzeń wspólnotową. Generalnie cohousing może być tworzony przez zgrupowania domów jednorodzinnych, mogą być to też domy wielorodzinne. Ich występowanie nie ma żadnego ograniczenia. Widziałem tam na forum, ktoś zapytał, czy można na wsi stworzyć. Oczywiście, że tak. Może to być na obrzeżach miasta, może być na wsi. To zależy wszystko od grupy, która tworzy ten cohousing, od ich preferencji. Typowy cohousing składa się z jednostek mieszkalnych, czyli domów albo mieszkań. Są to też części wspólnotowe, typu plac łączący życie cohouserów albo dom wspólnotowy. O domu wspólnotowym za chwilę powiem. Też bardzo ważne są tereny zielone, gdzie toczy się całe życie cohousingu. Zwróćcie uwagę na ten prosty rzut. Chciałbym tutaj pokazać Wam strefy, jakie występują w tej zabudowie. To jest bardzo ważne, ponieważ dzięki rozróżnieniu na strefę taką ogólną z zewnątrz, składającą się z chodników i dojść do tej zabudowy. Drugą strefą jest część taka półprywatna, gdzie toczy się życie wspólnotowe, gdzie sąsiedzi mają możliwość wymiany informacji, doświadczeń. Tymi miejscami tu w tym przypadku jest centralny taki taras przy wspólnotowym ogrodzie. Jest to też dom wspólnotowy. I naokoło są to domy mieszkalne w postaci albo budynków wielorodzinnych, albo domków, które stanowią taką stricte prywatną strefę, do której mają dostęp tylko mieszkańcy. Typowe mieszkanie w cohousingu jest właściwie takie same jak te, które możemy kupić u deweloperów. Różnią się tylko tym, że grupa budująca cohousing może wpłynąć na projekt. Czyli nie kupujemy kota w worku, a jesteśmy w stanie wpłynąć już na etapie projektowym na wygląd, na kształt, na wielkość tego mieszkania w zależności od swoich potrzeb i możliwości finansowych. Jak widzicie na rzucie, tutaj po lewej stronie, jest łazienka, jest kuchnia, jadalnia, wszystkie elementy, jakie są w zwyczajnym mieszkaniu czy domku jednorodzinnym. I tutaj uwaga, bardzo ważnym elementem jest połączenie z częściami wspólnotowymi. Każdy z mieszkańców musi mieć równy dostęp do tych części. Nikt nie może się czuć pomijany, nikt nie może mieć ograniczonego dostępu. To chciałbym tutaj podkreślić. I myślę, że jeszcze będziemy o tym mówić, bo jeszcze nas czeka wystąpienie Ani. Przejdźmy dalej. Przestrzeń wspólnotowa, czyli zazwyczaj są to domy wspólnotowe. Po lewej stronie, zwróćcie uwagę na rzut, największą część budynku stanowi jadalnia, która jest taką multifunkcjonalną przestrzenią. Przy niej jest zlokalizowana kuchnia, bawialnia dla dzieci, pokój zabaw, ponieważ kiedy dzieciaki kończą jeść, odchodzą od stołu, żeby nie przeszkadzać tam różnym debatom, bawią się tutaj razem w tym pomieszczeniu. No i zaplecze techniczne, tutaj jest też sala kominkowa. W takich domach wspólnotowych często buduje się sale kinowe. Często są to, na przykład tutaj widzicie na zdjęciu bar z czytelnią, z kącikiem jakiegoś relaksu. Jednak tymi zasadniczymi elementami tworzącymi domy wspólnotowe to są kuchnie, jadalnie, właśnie przestrzenie do zabaw dzieci, o czym już wspomniałem wcześniej. Przestrzenie wspólnotowe to też te place centralne, których zadaniem jest łączenie sąsiadów w grupy, tworzenie więzi sąsiedzkiej. Zwróćcie uwagę na to miejsce. Tutaj są, w każdym mieszkaniu są stoliki z krzesełkami
i każdego dnia sąsiedzi się tutaj spotykają, rozmawiają ze sobą, omawiają bieżące problemy i tak właśnie tworzą się różne więzi sąsiedzkie. Ważnym elementem, który widzicie tutaj na każdym zdjęciu, to jest zaplecze do zabaw dla dzieci. Z racji tego, że cohousing odpowiada na ludzkie potrzeby, to gwarantuje też bezpieczeństwo i pomyślny rozwój tym najmłodszym. Stąd właśnie takie bogactwo panujące w tych przestrzeniach. Omówię teraz sposoby finansowe. Aha, bo tutaj Paweł mi trochę namieszał w slajdach. Okej, jeszcze ważna rzecz. Cohousing to przede wszystkim różne formy architektoniczne. Znowu wracam do tego pytania, czy to mogą być wioski. Oczywiście tak, tutaj jest przykład zabudowy sprzed 200 lat. Kiedyś mieszkali tam farmerzy. Kilka lat temu zostało to przekształcone na potrzeby cohousingu. Mieszka tam bodajże 5 rodzin i to jest ich wybór. Po prostu chcieli żyć w takiej zabudowie, chcieli wspomóc lokalną architekturę i bardzo dużo pieniędzy właśnie włożyli w ten charakter architektury, żeby to odrestaurować. Cieszą się teraz bardzo dużą popularnością i zyski, jakie przynosi taka forma zabudowy, jest, no są to duże zyski. Wielopłaszczyznowe. Poniżej przedstawiam Wam cohousing, który jest pod Kopenhagą, oddany do użytku w tamtym roku. Mieszka tutaj, uwaga, 200 osób. Są to w głównej mierze młode rodziny, nastawione na właśnie takie życie w grupie, szukające przyjaźni sąsiedzkiej. Bardzo fajnie działająca grupa. Duże zdjęcie przedstawia The Threshold Center. Jest to wspólnota z Anglii, która postawiła na zrównoważony rozwój, na rozwój też duchowy, wewnętrzny, z tym, że nie należy mylić tego ze wspólnotami religijnymi. To jest oddzielny przykład. No i co? Aha, tutaj jeszcze dom wspólnotowy Eve's Garden z takiego ujęcia, z punktu widzenia człowieka. O tym mówiła już Gosia i nie będę się rozwodził na ten temat. Dalej. Sposoby finansowania. W Polsce jeszcze nie ma żadnych systemów prawnych, które by pomagały ludziom zorganizować cohousingi, ale działają różne organizacje, różne fundacje i osoby zainteresowane cohousingiem powoli się zrzeszają. W związku z tym też zapraszam na stronę cohousing.pl. Można tam zaczerpnąć różnych informacji, tam też są prowadzone debaty na ten temat, jak to finansować. Generalnie optymalnym sposobem na finansowanie na etapie budowania będzie spółka z o.o., ponieważ spółce z o.o. łatwo jest dograć sprawy kredytowania z bankami. Będzie to na pewno niższy procent niż jakby każda rodzina szukała wsparcia w banku. A na etapie już funkcjonowania wspólnoty lepsze są spółdzielnie, ponieważ ta forma prawna w Polsce pozwala na wspólne inwestowanie, wspólne budowanie i nieruchomość należąca do spółdzielni może zostać łatwo podzielona. I każde mieszkanie może zostać w prosty sposób wydzielone na potrzeby rodziny. Ciekawym przykładem jest system MHOS z Anglii. Jest to system finansowania stworzony specjalnie przez rząd, specjalnie dla zabudowy typu cohousing. Dzięki temu rząd bardzo udziela się w pierwszych latach funkcjonowania wspólnoty, opłacając cały ten przebieg prac. A w dalszych latach mieszkańcy tych cohousingu oddają jakby ten kredyt w postaci 35% swojej wypłaty, jaką dostają w pracy. Jest to bardzo elastyczny system i warto o tym też poczytać. Ciekawym też jest model w Danii, który pozwala
grupie cohousingowej tworzyć inwestycje, gdzie każdy mieszkaniec jest w równym stopniu właścicielem budynku, ale nie ma przyporządkowania danej osoby do danego mieszkania czy danej powierzchni, jak to bywa w Polsce. Też należy tutaj nadmienić, że taki plus Polski, banki są otwarte na współpracę na różnych płaszczyznach w Polsce i sam już byłem też w pewnym banku, gdzie pani, z którą rozmawiałem, bardzo się ucieszyła i zachęciła do współpracy i powiedziała, że tutaj zostawia pole do popisu właśnie, jeżeli chodzi o cohousing. Czyli wykazała się powieścią. Myślę, że jeszcze przyjdzie czas na zagłębienie się w szczegóły tej rozmowy mojej. Przejdźmy teraz dalej. Na sam koniec tej krótkiej prezentacji chciałbym omówić wady i korzyści płynące z cohousingu. Wady, zalety i korzyści. Największą korzyścią jest na pewno rozwój solidarności, która przekłada się na lepszą współpracę sąsiedzką, co ma związek też ze zgodnością, jeżeli chodzi o podejmowanie wspólnych decyzji. Im większe poczucie decyzyjności mieszkańców, tym lepsze zarządzanie tą całą inwestycją życiową. Kolejnym punktem jest na pewno opłacalność całego zamierzenia i na etapie budowlanym i projektowym, a także na etapie już funkcjonowania. Też podkreślam tutaj rolę zrównoważonego rozwoju. Cohousing spełnia jego wszystkie założenia i dzięki temu na przykład możemy w cohousingu łatwo zbudować systemy odnawialnej energii, ponieważ koszt rozkłada się na wszystkich mieszkańców i też wszyscy czerpią z tego korzyści. A im większa inwestycja właśnie w te odnawialne źródła energii, tym więcej zysków, tym większy zysk dostajemy w drugą stronę jakby. I takim przykładem jest Lilac w Anglii, który też realizacja z ostatnich lat. Tam zastosowano niemal wszystkie możliwe systemy odzysku energii i efektem tego jest fakt, że jego mieszkańcy nie dostają w ogóle rachunków za prąd. To jest też ciekawe. I jaka jeszcze korzyść? Aha, zarządzanie oddolne mówi o tym, że każdy z mieszkańców ma takie same prawa w cohousingu i nie ma tutaj jednostek przewodzących. Nie ma tutaj zarządu, jak w typowych wspólnotach mieszkaniowych, takich prawnych. Okej. Okay. Omówię teraz wady cohousingu. Są to, tworząc cohousing, musimy trzymać się ścisłych wytycznych. Projekt, który musi być stworzony na potrzeby tej wspólnoty, musi idealnie odpowiadać im potrzebom. A żeby odczytać potrzeby mieszkańców, każdego z osobna, jak i całej grupy wspólnie, musimy skorzystać z usług wykwalifikowanych specjalistów. Takimi specjalistami na pewno będą architekt i socjolog. Może też należy na samym początku, jeżeli jeszcze nie mamy tutaj w Polsce tak rozpracowanych systemów finansowania, musimy udać się do specjalnej poradni prawnej, która pomoże nam przebrnąć przez ten cały proces. Następną wadą jest to, że ten cały proces projektowy bywa długi, wyczerpujący, jest to żmudna praca, tak samo jak dla architekta, jak i dla mieszkańców, którzy biorą w tym czynny udział. Kolejną wadą jest to, że cohousing nie jest dedykowany wszystkim. Nie każdy ma taki charakter, który pozwala mu na zgodne życie z innymi sąsiadami. A to jest bardzo ważne przy wspólnym podejmowaniu decyzji.
z racji tego, że cohousing dba o dobro jednostki tak samo jak o dobro grupy, to nie ma miejsca w tych wspólnotach dla osób, które dla zasady sprzeciwiają się po prostu podejmowanym decyzjom. No i ostatnią taką ważną wadą jest przymus, jakby przymus. No musimy, będąc w wspólnocie typu cohousing, musimy poświęcać dużo czasu innym mieszkańcom, tak żeby rozwój tej wspólnoty, żeby budowa wspólnoty przebiegała w dobrym kierunku i w zamian za poświęcony czas otrzymujemy wiele korzyści. Na koniec omówmy, Pawle, widzę tutaj problem. Chciało jeden slajd. No dobrze, nieważne, słuchajcie, zalety. W cohousingu bardzo mocno rozwija się tolerancja. Też miejsce ma wymiana doświadczenia. Z racji tego, że sąsiedzi żyją wspólnie wychowują dzieci, pomagają sobie nawzajem w różnych sytuacjach życiowych, to ta wymiana doświadczenia między pokoleniami przebiega bardzo płynnie. Tak jak powiedziałem wcześniej, interes grupy idzie w parze z interesem jednostki, czyli nikt w cohousingu nigdy nie będzie poszkodowany. Oszczędności, jakie płyną z cohousingu, to jest właśnie i proces projektowy, i budowlany, jak i tego funkcjonowania, ponieważ grupa się zrzuca, grupa po prostu wspólnie inwestuje, dzięki temu zysk jest o wiele wyższy jak w przypadku inwestowania pojedynczych jednostek. Co należy podkreślić jeszcze z zalet? Na pewno to, że cohousing odpowiada na potrzeby każdego. Jeżeli jakaś rodzina majętna, a ma o małej ilości członków, chce zamieszkać w cohousingu, nie ma problemu, dostaje duże mieszkanie. Obok niej może zamieszkać rodzina wielodzietna, która ma powiedzmy mniejsze zdolności finansowe, ale to mieszkanie też będzie miała duże, ponieważ finansowanie w cohousingu jest bardzo elastyczne i pomaga w tym procesie mieszkania właśnie każdemu. I przede wszystkim rozwój hobby. Dzięki temu, że każdy partycypuje w kosztach, można zakupić sprzęt do rozwoju zainteresowań, można zainwestować w budowę basenu. Są też przykłady, gdzie zrealizowano hale sportowe, często występują też boiska. To wszystko kładzie nacisk na rozwój taki w duchu sportowym, rekreacyjnym i tak naprawdę każda jednostka mieszkalna wkłada mało pieniędzy, a w zamian zyskuje możliwość korzystania z różnych takich powiedzmy drogich dobrodziejstw. Widziałem też wspólnotę, gdzie była sala kinowa, taka z prawdziwego zdarzenia, obok bar z kawiarnią, za kolejną ścianą była sala do ćwiczeń dla dzieciaków, a dalej wielka sala multimedialna z komputerami, z różnymi takimi nowinkami technologicznymi. I to wszystko za wspólne pieniądze i to wszystko tak naprawdę małym nakładem kosztów, jeżeli chodzi o każdą rodzinę z osobna. Myślę, że na tym zakończymy. Jeżeli będziecie chcieli dowiedzieć się więcej, zachęcam do oglądania nas na Facebooku pod hasłem Nowoczesne Wspólnoty, a więcej będziemy pisać o cohousingu na stronie, na portalu wiedzy cohousing.pl. Tam na forum też możecie się zalogować i ogłosić, że lokalnie szukacie grupy osób chętnych do zamieszkania. Halo Pawle, czy mnie słyszysz? Jesteś tam? Tak, jestem. Dzięki Dawidzie.
Tutaj ja sobie pozwoliłem wynotować jeszcze jedno pytanie, właściwie dwa pytania do Ciebie. Padło pytanie o to, w jaki sposób ktoś, kto wszedł w taką wspólnotę, w taki co-housing, jaka jest droga wyjścia, w jaki sposób ktoś, kto jednak odkrył, że to jest nie dla niego metoda, czy on jest związany do końca życia i nic się nic z tym nie da zrobić, czy być może w jakiś sposób jest to projektowana ta droga wyjścia. I drugie pytanie, krótko jakbyś mógł odpowiedzieć, jakbyśmy mieli ekonomicznie porównywać, tak, takie kupno mieszkania typowo w stosunku do tego, jak to kosztuje wybudowanie się wspólnie typowo w co-housingu, jakbyś mógł to krótko scharakteryzować. Pierwsze pytanie. Jeżeli chodzi o wyprowadzkę, o rezygnację z mieszkania z co-housingu, nie ma w tym żadnych przeszkód. Też w maju byłem w Danii, żeby odpowiedzieć sobie na to zasadnicze pytanie. Okazało się, że rodzina, która się wyprowadza, po prostu oznajmia wszystkim, że zmienia miejsce zamieszkania i w tym momencie jest na przykład ogłaszana w internecie, że szukają rodziny powiedzmy na miejsce tamtej, która się wyprowadza. I rusza na przykład casting, żeby znaleźć odpowiednią osobę. Jest to szereg spotkań, szereg wspólnych kolacji, gdzie ci, którzy chcą zamieszkać, po prostu rozmawiają na temat życia i preferencji z mieszkańcami co-housingu. Jeżeli jest obopólna akceptacja, to taka rodzina się wprowadza. Kwestie finansowe już zależy. O co pytałeś w drugim pytaniu? Znaczy drugie pytanie dotyczyło, jakbyś mógł krótko scharakteryzować, tak porównać kwestie kosztowe. Wiadomo, że można górną półkę ustawić bardzo wysoko, ale tak powiedzmy w podobnych standardach mieszkanie samodzielne, powiedzmy w bloku kupujemy standardowo, a w co-housingu kupujemy grupowo. Czy jest taniej? Zwróćcie uwagę na... Możesz nakreślić, bo jest echo. Halo? Okej. Okay. Zwróćcie uwagę na politykę deweloperów w Polsce. Wiem, że we Wrocławiu marża, jaką narzucają deweloperzy, waha się od 35 do 40%. W Warszawie na przykład jest to znacznie więcej. Przez to dużo z tych pieniędzy, które wkłada się w mieszkanie, ucieka gdzieś tam do prywatnych kieszeni. Jest to wynik tego, że budujemy z uhonorowaniem wielu pośredników. W momencie, kiedy zawiązuje się grupa chcąca stworzyć co-housing, od początku do końca sama decyduje o wszystkich procesach projektowych i budowlanych, sama bezpośrednio dla siebie jest deweloperem. Dlatego już w tym momencie, na przykład we Wrocławiu, taka grupa zyskuje około tych 40%. Kolejnym zyskiem jest udział banku. Chcąc kupić mieszkanie tak na własną rękę u dewelopera, musimy liczyć się z tym, że będą badane przez długie miesiące nasze zdolności kredytowe i banki muszą szukać różnych zabezpieczeń dla takiego udzielonego kredytu osobie, która działa w pojedynkę, dlatego jest narzucany duży, wysoki procent. I jeżeli kupujecie mieszkanie za 300 tysięcy złotych, może się okazać, że z kredytem wyjdzie to 420-430 tysięcy złotych. Dlatego co-housing jest świetnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o oszczędność finansową i będąc samemu dla siebie deweloperem, bardzo dużo zyskujemy i na etapie, i dzięki temu, że pomijamy dewelopera, i dzięki świetnemu dogadaniu się naszej grupy z bankami. Także te pieniądze, które są zaoszczędzone w tym momencie, można przeznaczyć na systemy odzyskiwania energii, na budowę domu wspólnotowego, na różnego rodzaju dobrodziejstwa i
Suma summarum, kosztowo może być tyle samo, ile standardowe mieszkanie, ale to mieszkanie w cohousingu będzie łączyło się z wieloma zaletami dodatkowymi, jakie na pewno nie uzyskamy nigdy od dewelopera. Okej, dziękuję Ci, Dawidzie, bardzo wnikliwie tutaj podszedł do tej prezentacji. Ja przypomnę, że to dzisiejsze spotkanie jest pierwszym z serii i będziemy starać się wchodzić głębiej w ten temat. Dziękuję w imieniu tutaj wszystkich zebranych, Dawidzie, za prezentację. Mam nadzieję i na pewno jestem pewien, że spotkamy się przy następnej okazji, a być może nawet na warsztatach cohousingowych. Ja pozwolę sobie Ciebie tutaj poprosić, żebyś wyłączył już kamerę i mikrofon. Ja taką pozwolę sobie wtrącić taką krótki komentarz, gdyż tutaj na czacie widziałem kilka komentarzy związanych z tym, że o, tutaj Polacy są niegotowi do tego, że to jest męczące mieć wciąż ludzi wokół siebie. I wydaje mi się, że ponieważ ja to też czuję w jakiś sposób, ponieważ staram się jakby mentalnie podejść do tego tematu. I myślę, że to jest proste, ponieważ w cohousingu tak naprawdę nie ma przypadkowych osób. I jeżeli postaramy sobie wyobrazić, że w cohousingu to raczej są nasi bliscy znajomi i nasi przyjaciele, to jest łatwiej zrozumieć, jak to faktycznie działa, gdyż zanim powstanie cohousing, to naprawdę mija długo czasu i trzeba się czasami mocno napracować z tą właśnie grupą osób. I po tym czasie pracy to są naprawdę bliscy ludzie i nasza tolerancja i jakby akceptacja dla ich obecności sprawia, że to są po prostu ludzie, których chcemy widzieć wokół siebie i chcemy z nimi spędzać czas. I dla mnie to się stało oczywiste, ponieważ taka grupa osób się wyklarowała i myślimy o tym, żeby w kohabitacie za niedługi czas rozpocząć właśnie tworzenie takiej inicjatywy, gdyż naprawdę wokół nas jest świetna grupa osób, z którymi chciałoby się dzielić coraz więcej czasu. Więc ja dziękuję jeszcze raz już po raz trzeci Dawidowi. Świetnie, że mogliśmy się poznać i że mogliśmy ten projekt webinaru przeprowadzić wspólnie. A przed nami ostatnia dzisiejsza prelegentka, Anna Wolska, socjolog. Tutaj duże brawa dla Ani, gdyż dosłownie kilkanaście dni temu urodziła dziecko i tutaj jesteśmy bardzo na świeżo w tym temacie. Być może będziecie mogli usłyszeć, jak tam w tle delikatnie kwili, zachęcając tutaj Anię do swobodniejszej wypowiedzi. Ania opowie się o takich być miękkich sprawach z perspektywy socjologa. Przekazuję Ci, Aniu, głos. Niechże tylko Cię znajdę. OK. Ania powinna się pojawić wśród prelegentów. Ja jeszcze nie będę dzisiaj porywał drugi raz na dowcip cohousingowy. Poczekamy cierpliwie, aż Ania się pojawi. Aniu, czy wszystko gra? Tak, widzę, że się ładuje. Z Anią poznaliśmy się tutaj jakieś 3 tygodnie temu. Właśnie poprzednie webinary, bo już miały być tutaj dwukrotnie zorganizowane, ale właśnie ze względu na tą okoliczność przekładaliśmy. To dobrze, że się złożyło, gdyż w międzyczasie odkryliśmy Dawida, więc... Więc dzięki temu Ania urodziła dziecko, też o tym Dawida. O, i pojawiła się Ania, także ja spadam. Przekazuję Ci głos. Tak, słuchać? Witam wszystkich serdecznie, dobry wieczór. Dzięki przede wszystkim za zaproszenie, za możliwość wzięcia udziału w spotkaniu. To tym dzieckiem, co pamiętam, było dokładnie 7 tygodni temu, 21 listopada, kiedy był wyznaczony pierwszy termin webinaru. Także przepraszam ze swojej strony, że tamten termin nie doszedł do skutku, no ale życie, że tak powiem, napisało mi scenariusz.
Natomiast możemy się spotkać dzisiaj. Ja, będąc socjologiem i właściwie stykając się z tematem co-housingu i innych grup tego rodzaju od 10 lat, bo to 10 lat temu po raz pierwszy zaczynałam się. Później wyjechałam na rok do Stanów i robiąc badania pod kątem swojej pracy magisterskiej, odwiedziłam kilka grup co-housingowych. Tam zrobiłam wywiady, zrobiłam fotografie, napisałam pracę magisterską na ten temat. I nie ukrywam, że właściwie po tych 10 latach, że bardzo, bardzo się cieszę, że w Polsce wreszcie ten temat jakoś zaczyna wypływać, dlatego że kiedy ja wróciłam po raz pierwszy do Polski z tym tematem, kiedy o tym opowiadałam, no to nikt właściwie nie mógł mi uwierzyć, że takie grupy istnieją i ludzie mogą chcieć tak mieszkać. No, jednak wszystko widać toczy się, co prawda w swoim może lekko zwolnionym tempie, ale doczekaliśmy tej chwili, kiedy dzisiaj wreszcie rozmawiamy na temat co-housingu i potencjalnych szans tworzenia takiego miejsca. Ja opowiem troszeczkę o tym, jak tutaj architektura miesza się z życiem społecznym. To będzie taki wstęp, myślę, do następnego webinaru, na którym już będziemy mówić wyłącznie o tych kwestiach właśnie miękkich, o których wspominał już Paweł, czyli właśnie o tym, jak życie w tego typu grupy, w takim sąsiedztwie zintegrowanym jest widziane przez pojedynczych mieszkańców. Powrócam na teren osiedla. Przed Wami slajd zatytułowany Soft Edge. Soft Edge to jest takie pojęcie, które pojawia się w literaturze tego tematu, jeśli chodzi o tą łatwość przechodzenia pomiędzy tą strefą publiczną i prywatną, o której już była mowa i która była po części dyskutowana na czacie. Chodzi o to, aby właśnie jak najbardziej zachować prywatność wszystkich mieszkańców, a jednocześnie ułatwić im możliwość, stworzyć możliwość wychodzenia do tego życia grupowego. Jak popatrzycie sobie na te zdjęcia, to widać, że te domy są bardzo blisko siebie. Normalnie mogło się wydawać, że zagląda drugiemu do miski. Natomiast tak jest, a z drugiej strony to też stwarza pewne poczucie bezpieczeństwa. Trzeba pamiętać, że na tego typu osiedlach czy w domach w ten sposób budowanych, jeśli to są pojedyncze budynki, wszyscy się dobrze znają i wszyscy też mają taką jakby straż sąsiedzką zapewnioną. Czyli nikt z zewnątrz, nikt obcy nie wejdzie do domu komuś pod jego nieobecność, no bo ten dom jest jednak obserwowany przez sąsiadów. Bliskość i możliwość wychodzenia na te uliczki, które są już przestrzenią wspólną, zapewnia to, co jest moim zdaniem największym fenomenem co-housingu, czyli spontaniczność. Dzięki tej spontaniczności to życie toczy się naprawdę. Jeśli popatrzymy sobie na to, gdzie jest umiejscowany dom wspólny, to także to, o czym wspominał wcześniej tutaj Dawid, dojście do tego domu wspólnego z każdego miejsca osiedla, czy też domu, jak tu jest na przykładzie akurat tego co-housingu samego centrum Seattle, gdzie ta część wspólna jest umieszczona tutaj, to dojście jest zawsze łatwe i stosunkowo proste i każdy ma mniej więcej sam dostęp. To zachęca wszystkich do uczestniczenia w jak największej ilości wszelkiego rodzaju eventów wspólnotowych. Co mieści się w środku? Tutaj macie przykłady domów wspólnych z zewnątrz, natomiast co mieści w środku? To, co już było wspominane, dom wspólny, czyli serce wspólnoty, ma przede wszystkim w sobie zawsze wspólną kuchnię, wspólną jadalnię, w której odbywają się wspólne posiłki i o tym też jeszcze powiem za chwilę. Jakiś pokój, w którym można organizować spotkania, posiedzenia wspólnoty, w czasie których obraduje się na tematy związane z zarządzaniem przestrzenią i budynkami. Można prowadzić kółka dyskusyjne, kluby książki. Jest stworzona na potrzeby mieszkańców. Jest też przestrzenią, z której do pewnego stopnia mogą korzystać osoby z tej społeczności lokalnej, w której znajduje się co-housing. Ja nierzadko w czasie swoich wizyt i wywiadów w co-housingach
No właśnie spotykałam się z sytuacjami, kiedy opowiadano mi o różnego rodzaju warsztatach czy spotkaniach, no, z których mogły korzystać mieszkańcy nie tylko i wyłącznie poza nim. Do tych części wspólnych, to co też już było dzisiaj wspominane, przynależą bardzo często budynki, których no, zwykły człowiek no, za bardzo nie może sobie pozwolić na zbudowanie. Jak macie na przykład tutaj to piękne studio pod zielonym dachem, w którym można się wyżywać artystycznie, czy piec z gliny do pieczenia chleba. Fenomen cohousingu polega również, że jest to świetna okazja do tego, żeby spróbować nowych rzeczy, zainspirować się, nauczyć czegoś nowego od kogoś, kto pokazuje nam coś, czego wcześniej nie widzieliśmy, nie robiliśmy, nie umieliśmy. W jakiś sposób pobudza te osobiste aspiracje do tego, żeby zrobić coś innego. Jeśli chodzi o wolny czas i oszczędność miejsca, no to też już wspominane dzisiaj, bardzo często wewnątrz domów wspólnych znajdują się te wspólne pralnie, warsztaty, suszarnie, miejsca, które tym samym pozwalają na zaoszczędzenie miejsca u nas w domu. To, co często było wspominane w trakcie rozmów moich z mieszkańcami cohousingu, to jednocześnie sprawia, że mieszkańcy takich osiedli, czy grup w ogóle, mają często możliwość skorzystania z o wiele lepszej jakości sprzętów, dzięki temu, że są one kupione grupowo, niż mogliby sobie pozwolić na zakup samemu. Dzieci. Jeśli chodzi o bezpieczną przestrzeń dla dzieci, dzieci w ogóle są bardzo istotnym tematem tego typu grup wspólnotowych. Niejednokrotnie rodzice, kiedy pytałam się mieszkańców wspólnot, dlaczego właściwie zdecydowali się na zamieszkanie w cohousingu, jako przykład podawali to, że robili to z myślą o swoich dzieciach, dlatego że dzieci faktycznie są bardzo zaopiekowane w takich miejscach. No, najlepszy przykład, że właściwie są pod okiem wszystkich dorosłych. A tym samym mają niejako przedszkole u siebie na miejscu, bo jeśli tych dzieci jest więcej, a zazwyczaj jest więcej w grupie, to mają od razu towarzystwo do zabawy. Dzięki temu dzieci starsze uczą się opiekować młodszymi, młodsze uczy się szybciej i lepiej w kontakcie ze starszymi. W ogóle ten kontakt multigeneracyjny pomiędzy mieszkańcami wspólnoty pozwala tym dzieciom podpatrzeć różne style życia, różne zachowania, zetknąć się z różnymi światopoglądami, co jest bardzo ważne. I z kolei też w drugą stronę. Bardzo fajną rzeczą jest to, że z kolei osoby bezdzietne, osoby nieposiadające rodzin, no, mogą poczuć się, jakby miały dzieci, bo tymi dziećmi zawsze mogą się zaopiekować, doglądnąć, przynajmniej przez taki okres czasu, jak z kolei im to odpowiada, nie z pełnoetatowymi rodzicami. Tutaj dla przykładu no macie też pokazany właśnie pokój, który zawsze znajduje się, jeżeli z wyjątkiem oczywiście cohousingu. Które są skierowane. Pod tego w życiu społecznym jak wspólne jedzenie. Dlatego też ta kuchnia i jadalnia jest tak istotna w każdym cohousingu. Jak są organizowane wspólne posiłki? To wszystko zależy od grupy, zależy jak grupa sobie to ustali. Spotykałam się zarówno z grupami, które jadły raz, 5 razy w ciągu tygodnia. Wówczas te posiłki są zaplanowane w określone dni tygodnia. Zbiera się pieniądze na nie z góry. Każdy deklaruje, ile tych posiłków będzie jadł. Co jest wygodnego w tym wszystkim? A mianowicie jest to, że wystarczy, jeżeli decydujemy się na uczestnictwo we wspólnych posiłkach, zapisać się na przygotowanie tego posiłku raz w miesiącu,
czy raz na parę tygodni. Natomiast mamy możliwość uczestniczenia w tych posiłkach we wszystkie pozostałe dni. To jest ogromna wygoda, zwłaszcza w dzisiejszej rzeczywistości, kiedy często wracamy do domu i orientujemy się wieczorem, że nie mamy co wrzucić do garnka. Natomiast tutaj jest ta wygoda, że po pracy, po ciężkim dniu zawsze mogę iść na posiłek wspólnotowy, zjeść coś dobrego, być może sama bym sobie nie ugotowała, bo już mają różne pomysły, jeśli chodzi o kwestie kulinarne, spróbować czegoś nowego, być może też zjeść w sposób zdrowszy, lepszy. Też bardzo często takie grupy decydują się na kupowanie wyłącznie jedzenia organicznego. No i tym samym mam możliwość wykazać się kulinarnie. Nie muszę gotować codziennie, a mogę to zrobić po prostu raz na czas. I wreszcie, jak zarządzać taką grupą? No, jest to wyzwanie na pewno dla każdej wspólnoty. Spotkania wspólnotowe zazwyczaj odbywają się, to też zależy, jak sobie grupa ustali, ale powiedzmy raz w miesiącu. Aby było łatwiej, decydują się oni na podział, tworzą sobie subgrupy, które zajmują się poszczególnymi tematami związanymi z życiem w tym zintegrowanym sąsiedztwie. Osobno administracją, osobno konserwacją budynków, terenów zielonych, sprawami dotyczącymi dzieci itd., itd. Te subgrupy spotykają się w swoim kręgu na osobnych spotkaniach i tylko w czasie tych ogólnych spotkań wspólnotowych przedstawiają konkretne projekty, tematy, które należy omówić na forum grupy. Można oczywiście uczestniczyć w więcej jak jednej grupie, wszystko zależy od własnych zainteresowań, można też zmieniać co jakiś czas grupy, w zależności jak bardzo chcemy czuć się zaangażowani, być zaangażowani w to, co dzieje się w sąsiedztwie. Te części wspólne wymagają też sprzątania. Jak to się odbywa? Najczęściej odbywa się to w ten sposób, że robią to wyznaczone domy, mieszkańcy wyznaczonych domów w konkretne dni danego miesiąca. Mogą to zrobić sami, a mogą to zrobić poprzez wynajęcie po prostu kogoś do sprzątania. Myślę, że zastanawiać się nad tym, czy mieszkać, czy nie mieszkać w takiej wspólnocie. Trzeba pamiętać, że trzeba być absolutnie zdecydowanym, że chcemy tego. Nikt nie może nas do tego zmusić. Ja spotkałam się kiedyś z takim, który mówił 100 na 10 na 1. Na 100 osób, które słyszą o tego typu mieszkaniu, 10 będzie zastanawiać się, czy w ten sposób nie zamieszkać, ale tak naprawdę zrobi jedna. Na pewno osoby, które mieszkają w takich wspólnotach, charakteryzują się bardzo dużą otwartością, a jednocześnie różne emocje podejmowania komisu. Tutaj a propos właśnie zarządzania, z reguły ten model decydowania o sprawach, które dotyczą grupy, zachodzi drogą podejmowanego konsensusu, rzadziej demokratycznego głosowania. Na pewno mieszkanie w cohousingu jest bardzo Jeśli są, a wiem, że są osoby tutaj na czacie z Krakowa, bardzo chętnie się spotkamy i zaczniemy rozmawiać o tym, jak moglibyśmy stworzyć cohousing, pierwszy cohousing w Krakowie. Dzięki, mam nadzieję, że ta część społeczna była wstępem do dyskusji. Jeszcze nie uciekaj. Pozdrowienia dla małego w kadrze. Jeszcze nie uciekaj, mam do ciebie dwa pytania, tylko najpierw sobie sprawdzę, czy tutaj mam wszystko z dźwiękiem dobrze ustawione, bo tutaj.
próbowałam napisać swój adres mailowy dla osób, które chcą skontaktować się ze mną odnośnie budowania po housingu, ale chyba coś nie za dobrze mi idzie ręczne pisanie. Pisanie na tablicy. Halo, słychać mnie teraz? Nie zniknie. Raz, dwa, trzy, cztery, czy mnie słychać? Tak, teraz cię słychać. Okej, świetnie. Mam do ciebie jeszcze dwa pytania, które tutaj wycedziłem z czatu. Chodzi o to, czy wspólnota się starzeje. Co się dzieje z taką daną wspólnotą cohousingową w 60 latach, kiedy ci zapaleni entuzjaści, którzy zakładali cohousing, czyli tacy my, tak? Co się z nami stanie i z taką naszą wspólnotą po 60 latach, kiedy będziemy już starzy i czy taka wspólnota się starzeje? I czy taki cohousing to nie jest, czy nie ma zagrożenia, że się zamykamy tylko na daną grupę, która jest w cohousingu już obecna, czy to jest raczej otwarta formuła? Zacznę od tego drugiego. To jest bardzo ciekawe, dlatego że z moich badań wynika, że osoby, które mieszkają w cohousingu właśnie absolutnie nie zamykają się na tą grupę, z którą mieszkają. Osoby jakby tworzą tą grupę swojego zaangażowania jako jeden z wielu pól, jedno z wielu pól, w które się angażują. Oni są bardzo aktywni społecznie. To jest tak, że oni uczestniczą, rodzice uczestniczą we wszystkich komitetach rodzicielskich, spotkaniach, inne osoby jeżdżą do różnych klubów. To są bardzo aktywne społecznie osoby. Także tutaj tu jest wręcz w drugą stronę. Te grupy cohousingowe stwarzają przestrzeń, w której można organizować różne wydarzenia dla tej społeczności lokalnej, w której żyją. Także to absolutnie nie należy się martwić. Natomiast jeśli chodzi o starzenie, zakładając szczęśliwie, że wszyscy będą dalej sobie żyć w housingu, no to powiedzmy, że część umrze trochę wcześniej, na ich miejsce przyjdą nowi mieszkańcy, już nastąpi pewna rotacja, jeśli chodzi o mieszkańców i zmieni się ta struktura wiekowa. Być może za jakiś czas ktoś stwierdzi, że pomimo tego, że był bardzo rozentuzjazmowany, po 5-10 latach powstanie jakaś sytuacja w jego życiu, która zadecyduje o tym, że on się wyprowadzi i znowu powstanie wakat na miejsce, której te osoby przyjedzie ktoś inny. Ja myślę, że tu nie ma takiej możliwości, żeby grupa, która dzisiaj założy wspólnotę, nagle za 60 lat była grupą dokładnie tych samych osób w wieku około 90. A jeśli, no to z kolei tu trzeba sięgać do tego modelu cohousingu senioralnego, tak? Czyli mamy grupy, które z założenia powstają po to, by pozwolić osobom starszym, powiedzmy 50-60-letnim, zamieszkać w takiej społeczności, w takim sąsiedztwie. Oni sobie do tego wynajmują na przykład jakąś tam pielęgniarkę, która regularnie ich odwiedza. Znaczy, tu trzeba mieć taką opinię, z którą się spotkałam będąc w Szwecji, odwiedzając taki cohousing. Tu trzeba mieć też troszeczkę takiej odpowiedzialności za samego siebie i za innych ludzi. Ja, decydując się na wstąpienie do cohousingu senioralnego, nie idę po to, że zakładam, że wszyscy sąsiedzi będą mnie obskakiwać i zmieniać mi pieluchy, kiedy ja będę mieć tam kilkadziesiąt lat i nie będę w stanie sama wokół siebie nic zrobić, bo to jest z kolei zbyt duże obarczanie innych swoją osobą. Ci ludzie mają doskonałą świadomość, że w pewnym momencie nadejdzie taka chwila w ich życiu, kiedy dla własnego lepszego samopoczucia i dla komfortu grupy, z którą bardzo się liczą jednak, bo no, tak o to nam chodzi, żeby to byli nam w jakiś sposób bliscy ludzie, lepiej jest się wyprowadzić i być może zapewnić sobie opiekę, jeżeli jest taka możliwość, to dalej żyć, dalej mieszkać, ale samemu na własną rękę zapewnić sobie tą opiekę nad swoją osobą. Tutaj ktoś się mówi, że 50-60 lat nie wymaga pielęgniarki. Ja mówię, 50-60 lat to jest moment, kiedy ktoś decyduje się na wstąpienie do cohousingu i szczęśliwie ma jeszcze jakieś 80, czy to 20 lat, miejmy nadzieję 20, może 30,
na to, żeby jeszcze tej pielęgniarki nie potrzebować, ale kiedyś ten moment nastąpi. I teraz albo się wyprowadzi, albo zdecyduje się na to, żeby sobie na własną rękę tą pielęgniarkę zorganizować. Także ja bym to tak widziała. Dziękuję Ci serdecznie, Aniu, za Twoją wypowiedź i za spojrzenie socjologa. Już się nie mogę doczekać również kolejnego spotkania, gdzie będziemy wchodzić bardziej w szczegóły i będziemy poznawać to, co jest tak naprawdę dla nas również bardzo interesujące, czyli taka codzienność w holdingu. Pozdrowienia jeszcze raz dla całej Twojej rodziny. Teraz dziękuję również w imieniu wszystkich, którzy tutaj słuchali. Poprosiłbym Cię o wyłączenie mikrofonu i kamerę. Super. A teraz, moi drodzy, bonus. Mówiliśmy dzisiaj dużo o tym, jak to zrobić i dużo o teorii i jak było. Natomiast chciałbym tutaj na chwilkę, dosłownie na kilka minut zaprosić osobę mojego przyjaciela z Warszawy, Jacka, który od niedawna mieszka w takiej strukturze co-housingowej i mam nadzieję, że uda się tutaj połączyć z nim, żeby przekazał Wam kilka takich doświadczeń z pierwszej ręki. Jacek, właśnie przekazuję Ci głos. Za sekundę pojawi się z Wami Jacek. A jeszcze na koniec za chwilę Wam powiem o tym, w jaki sposób chcemy Was połączyć w lokalne grupy. Każde większe miasto na Facebooku ma swoją grupę, na przykład Cohabitat Łódź, Cohabitat Warszawa, Cohabitat Kraków. Jak poszukacie z takich większych miast, to traficie na grupy, które się lokalnie organizują. Niektóre z nich dzisiaj oglądają sobie właśnie ten webinar w większej grupie. Więc do wszystkich, którzy dzisiaj byli na tym webinarze aktywni, zostanie wysłany mail z tymi wszystkimi linkami do lokalnej grupy. Oddaję Ci głos, Jacku. Halo, halo. Czy mnie słychać? Będzie mnie widać? Mam mówić? Już? Słychać. Ale się nie widzę. Cześć wszystkim. To tak, powiem parę słów, jak to wygląda z autopsji. Więc jesteśmy dziewięcioosobową grupą, która pół roku temu podjęła ten eksperyment. I chciałem Was ostrzec. Żartuję oczywiście. Do tej decyzji doszło przez to, że poprowadziliśmy mieszadło w centrum miasta i spotkaliśmy wiele osób i ten temat się często przewijał przez to, jak prowadziliśmy ten lokal. W końcu zebrała się taka grupa, taki core team, który zdecydował, że wprowadzamy to w życie. I zaczął się szereg spotkań, gdzie musieliśmy doprecyzować wszystkie nasze potrzeby, granice i trwało to około 3-4 miesięcy, kiedy równocześnie oglądaliśmy różne domy, które musiały spełnić zapotrzebowanie, znaczy spełnić potrzeby 9 osób, w tym jest jeszcze z nami półtora roczny w tej chwili Tadeusz. Tak, oni mnie tutaj, moi współlokatorzy, nie ułatwiają mi zdania tej wypowiedzi. 2 minuty zostały, więc w końcu się po 3 miesiącach udało znaleźć dom, który spełni wszystkie potrzeby wszystkich. I w praktyce wygląda to tak, że nie dzielimy tyle rzeczy, na ile jesteśmy jakby gotowi. Czyli na przykład udało nam się może tak powiem, że co tydzień mamy spotkania, na których omawiamy
wszystkie bieżące. To jest bardzo ważne, ponieważ też w ten sposób nic się nie odkłada i jesteśmy w stanie zapanować nad potrzebami wszystkich. To jeszcze jest ważne, że nie generują się jakieś większe konflikty dzięki temu, bo jeśli ktoś z czegoś niezadowolony, to bardzo szybko na to reagujemy i toksyna nie narasta. To jeszcze. Udało nam się kilka jeszcze projektów takich wspólnotowych zyskać, jak chleb. Chcemy raz w tygodniu, czy też mamy na przykład kompostownik i odpadki organiczne same osobno. To jeszcze 30 czy 15 sekund. Polecamy, jest to na pewno eksperyment, jeżeli ktoś chce wejść w jakiś poważniejszy model co-housingu, to takie wspólne podjęcie domu jest na pewno dobrym krokiem w tą stronę, żeby znaleźć swoje, żeby się sprawdzić w tym temacie, poznać swoje granice i czego się tak naprawdę chce. Dzięki. Pozdrawiam. Okej, mógłbyś wyłączyć mikrofon? Czy mógłbyś mikrofon wyłączyć? Okej, okay. Bardzo dziękuję w takim razie całej ekipie tutaj co-housingu Mieszadło. Niestety musiałem ich brudanie wykopać z pokoju, bo było straszne sprzężenie, ale za chwilę wrócą na pewno i wtedy im serdecznie podziękujemy za tą wypowiedź Jacka. Słuchajcie, już w tą sobotę w Warszawie jest konferencja Zmienia się, organizowana przez sieć sensownego biznesu i między innymi tam będziemy mogli podyskutować i porozmawiać o tym, w jaki sposób to się wszystko zmienia, w jaki sposób nasza świadomość się zmienia, w jaki sposób zmieniają się rozwiązania dla przestrzeni życia, w której chcemy żyć. Ja osobiście tam będę miał prelekcję. Zapraszam Was serdecznie w imieniu organizatorów i również swoim. Natomiast na koniec chciałbym też przypomnieć dwie rzeczy. Przede wszystkim to, co zacząłem mówić, Trójmiasto, Łódź,